Za rok wprowadzacie zakaz finansowania piecyków gazowych w całej Unii Europejskiej, potem zakaz ogrzewania paliwami kopalnymi w ogóle, a w 2030 roku wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne. A potem wszystkie stare budynki, w których mieszkają najbiedniejsi ludzie, mają być poddane przymusowej renowacji. Na co nie dajecie żadnych nowych środków, a za wszystko mają zapłacić zwykli ludzie. A tego mają pilnować jeszcze ekosłużby sprawdzające wszystkim świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Ktoś wam musi to wreszcie powiedzieć. Wyście oszaleli. Wyście oszaleli. Mieszkania będą jeszcze droższe. Ludzi nie będzie stać na ciepło dla własnych dzieci. Europa będzie coraz biedniejsza. Ale co was interesuje jakiś biedny człowiek, któremu odbierzecie dorobek całego życia? I trzeba to powiedzieć. Który to już raz Europa popełnia takie piękne samobójstwo? Tym razem nie ze względu na czerwony komunizm, ale zielony komunizm. Stop temu szaleństwu.